Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering Pomelo. Jakbyśmy sobie wzięły właśnie na tapet kwestię spalenia, redukcji wagi i jakbyś opowiedziała trochę więcej o tym właśnie treningu w strefie tlenowej, beztlenowej, o tempie, jak to dobrać i czy można to zrobić samemu, czy potrzebny jest trener. Okej. To prawda. Wiele osób zaczyna jakąkolwiek aktywność fizyczną, dlatego że po prostu chcemy się pozbyć kilogramów. I warto wiedzieć, że najszybciej spalamy tkankę tłuszczową przy wysiłkach o niskiej intensywności, bo wtedy nasz organizm przełącza się na system energetyczny, który pozyskuje energię z wolnych kwasów tłuszczowych. Jest to też sposób na najbezpieczniejsze, czyli trening w tych niskich umiarkowanych strefach jest najbezpieczniejszym treningiem dla osób początkujących i z mojej perspektywy osoby, która pracuje z amatorami, których często głównym celem na początku jest utrata wagi, wysiłek w niskich strefach intensywności jest wysiłkiem, który pozwoli ci to osiągnąć. Trening interwałowy, wchodzenie w procesy beztlenowe to tak naprawdę wchodzenie w inne systemy energetyczne, z innych składników organizm czerpie do tego, żeby pozyskiwać energię. I w głównej mierze czerpie z węglowodanów. I więc jeżeli mamy cel, żeby zrzucić kilka kilogramów, żeby przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej, naturalną odpowiedzią są treningi w niskich strefach intensywności. I teraz, jak sobie zaplanować taki trening? Skąd wiedzieć, w której strefie trenuję? Wiele osób trenuje z zegarkiem sportowym. Dzisiejsze zegarki sportowe dostarczają nam ogromnej ilości danych na temat treningów. Fajnie, można się nimi wspierać, można na nich polegać, ale też gdzieś tam z tyłu głowy należy mieć to, że są to dane nie specyficzne dla ciebie. To są dane, które są wyliczone na podstawie algorytmów całej populacji, która jest podłączona do systemu i te dane dla producenta zegarka dostarcza. Więc jest to jakiś feedback, jest to jakaś wskazówka. Fajnie, te zegarki przede wszystkim monitorują tętno i na tej podstawie ustalają strefy wysiłku, strefy tętna, w których prowadzony jest trening, aktywność fizyczna. I to myślę, że jest takim dobrym pierwszym krokiem, żeby sprawdzić, gdzie ja tak naprawdę w tej swojej intensywności jestem. Czyli jeżeli posiadasz zegarek sportowy, on monitoruje tętno. W swojej aplikacji sportowej możesz zobaczyć po treningu wyniki takiego treningu. Wejdź w strefę tętna i zobaczysz, w której strefie tętna jesteś. I taką idealną strefą tętna do spalania tkanki tłuszczowej jest druga strefa. Czy jest to wysiłek o niskiej intensywności. Tam nawet do 85% energii pochodzi właśnie z wolnych kwasów tłuszczowych, nie z węglowodanów. Czym więcej będziemy też trenować tą strefę, tym więcej nasz organizm będzie czerpał z tłuszczy. Więc jest to idealny początek dla tych, których celem jest zrzucenie kilogramów i rozpoczęcie biegania. Jak inaczej to zrobić, jeżeli nie mamy zegarka sportowego? Możemy bazować na subiektywnej ocenie wysiłku, czyli zrobić sobie skalę od 1 do 10 i w tej skali postarać się ocenić, jaki ten nasz wysiłek jest. Biegajmy w skali 3-4 maksymalnie na początku, po to, żeby zbustować przemiany tlenowe i to będzie pewnego rodzaju taka wskazówka, w którym momencie zwolnić, jeżeli chodzi o tempo, żeby w jak najlepszy sposób budować kondycję i spalać tłuszcz. Posłuchaj całej rozmowy Pomelo Health Podcast na naszym YouTubie.